Animacja. Na planie Krakowa kolorowe punkty, oddziały Muzeum Krakowa. Napis Muzeum Krakowa. Otwarcie Pałacu Krzysztofory. Letni dzień. Na rynku głównym przed pałacem turyści robią zdjęcia, mówi dr Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Dzisiaj, po 122 latach, nasze muzeum ma po raz pierwszy nowoczesną, w pełni odremontowaną siedzibę. No więc jeśli się szczęście rozlewa na mojej twarzy wraz ze zmęczeniem, to nie jest przypadek. No po prostu dzisiaj zamykamy pewien wielki nawias. Uzyskujemy przestrzeń, która będzie służyć przez wiele, wiele następnych lat Krakowowi. Nie nam, tylko Krakowowi, mieszkańcom Krakowa. Mam wrażenie, że to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach tej instytucji. Wnętrze muzeum. Na białych ścianach obrazy w złotych ramach. Anna Wdzięczny, kierownik projektu Krzysztofory od nowa. Wyremontowaliśmy ponad 4000 m2 zabytkowych wnętrz pałacu. Odkryliśmy ponad 1500 polichromii. Będzie dostępna biblioteka z czytelnią dla mieszkańców, cudowny dziedziniec, dwie kondygnacje wystawy stałej, ponad 1400 metrów, na które zapraszamy serdecznie, ale dopiero w grudniu. Mamy przestrzeń wystawy czasowej, też na jednej kondygnacji, mamy sale edukacyjne, mamy sklepik, mamy centrum obsługi zwiedzających, mamy kawiarnię i w ogóle mamy piękne wnętrza. Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski. Czas wyjątkowy, bo przecież za dwa dni imieniny świętego Krzysztofa, oficjalne zaprezentowanie rzeźby świętego Krzysztofa, no i w końcu Krzysztofory, więc można powiedzieć, chyba najlepszy moment na to, aby Krzysztofory od nowa poznał każdy mieszkaniec Krakowa i Małopolski. Odsłonięcie figury we wnętrze budynku. Profesor doktor habilitowany Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa. To jest też taki przykład na to, że się, jak się połączy siły i gminy Kraków, i Społecznego Komitetu Odnowy, i Funduszom Europejskim, i Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa, to można taki piękny obiekt zrobić. To jest naprawdę coś, co można polecić z czystym sercem wszystkim do oglądania. Paulina Florianowicz, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Muzea miejskie pełnią taką szczególną rolę, bo dokumentują przeszłość miasta, ale dokumentują też jego teraźniejszość, co chyba szczególnie fascynujące, bo każdy mieszkaniec miasta może się dołożyć swoją cegiełkę do tej historii i wiem, że Muzeum Krakowa też taką funkcję pełni. Profesor doktor habilitowany Jacek Purchla. Dzisiejszy dzień to przełom w historii Krakowa, przełom w historii Muzeum Krakowa i przełom w historii Krzysztoforów, które nigdy w swojej przecież długiej już historii tak znakomicie i tak wspaniale nie wyglądały. Habemus, możemy cieszyć się rzeczywiście tą wspaniałością Krzysztoforów tu przy rynku głównym w Krakowie, ale też otwieramy zupełnie nowy, niezwykle intrygujący, fascynujący etap pod hasłem Jak opowiedzieć Kraków. Przed grupą turystów i przed kamerą Kamil Stasiak, Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory. W piątek po remoncie Pałacu Krzysztofory otwieraliśmy go oficjalnie, natomiast dzisiaj w sobotę i w niedzielę będziemy pokazywali Pałac Krzysztofory krakowianom oraz gościom. Oprócz tego, że zobaczą nowe, odświeżone wnętrza, zobaczą ten pałacowy charakter budynku, będą mogli poznać informacje o pałacu dzięki oprowadzaniom, zarówno dziennym, jak i wieczornym, które będą uzupełnione o taki element niespodzianki w postaci aktorskich występów związanych z tymi legendami i tradycjami, które tutaj w Krzysztoforach mamy. Turystów oprowadza Justyna Kasińska, Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory. Później mówi do kamery. W trakcie godzin nocnych spotkamy na swojej drodze czarną damę, która jest związana z Pałacem Krzysztofory. Co prawda mieszkała po sąsiedzku, ale Krzysztofory nawiedzała i pokazywała się dawnym właścicielom pałacu. Myślę, że odwiedzi nas również pan Twardowski, który w podziemiach Krzysztoforów miał mieć swoją pracownię alchemiczną i będziemy gonili razem z kucharką koguta, który ucieknie nam do piwnic. A czy on rzeczywiście okaże się kogutem, to tego już nie będę
zdradzała, bo jest to jedna z takich kluczowych legend związanych z Krzysztoforami. W muzeum grupa zwiedzających przed elektronicznym ekranem na Kamiennym Murze. Tytuł projektu: Krzysztofory od nowa. Muzeum kompletne. Modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji nowoczesnego wielofunkcyjnego obiektu muzealnego.